pewnej fajnej grze o Halo, która nazywa się Halo Wars 2, są ciekawe koncepty pewnej drużyny Spartan. To jest drużyna, która z tego co się orientuje doszła w którymś dodatku do trybu Blitzkrieg, czyli to jest taki niekanoniczny poligon doświadczeń, gdzie możemy postawić naprzeciw siebie dziwne postacie, które nie mają prawa się normalnie spotkać i gdzie możemy się pobawić różnymi konceptami, gdzie jednostki mogą wyglądać zupełnie inaczej niż to w oficjalnym kanonie wygląda. Jest taka drużyna, ona chyba przyszła przy okazji dowódcy Jeroma, gdzie była drużyna Spartan Team Omega. To byli Robert, Leon i August. Drużyna, która wyglądała tak zupełnie inaczej, no zupełnie inaczej, no dalej to byli Spartanie, ale poszli artystycznie w innym kierunku niż reszta historii Halo i mają tu w tym swoim dziwnym, trochę niepasującym koncepcie coś, co mnie naprawdę zafascynowało. Mają tutaj zupełnie inny oręż niż zwykle mają Spartanie w głównych grach serii. Mamy tutaj Reagana, Reagan się oczywiście trafia, ale że tak powiem, on jest przypięty do tego modelu, to jest podstawowa broń tego Spartanina. Mamy miecz energetyczny z nim tak samo, tutaj jakieś działo plazmowe, co bardzo oczywiście dobrze wygląda i oni spełniają pewną potrzebę, zachciankę, pewien dysonans trochę jaki mam ze Spartanami, bo zawsze jeżeli grałem w Halo, zwłaszcza w pierwszy raz grałem w Halo 3 i mi to tam trochę się dziwiłem, potem poznałem historię Spartan, to jeszcze trochę bardziej mi to przeszkadzało. Aż w końcu na przestrzeni ostatnich dni, tygodni udało mi się jakby pozbierać myśli i wyrazić o co mi chodzi. Chodzi o to, że w tym takim niby przyziemnym świecie, w którym wiecie, opisywane historie są takie bardzo łatwe do uwierzenia, gdzie styl walki jest pilnowany, żeby tam oczywiście pasował i tak dalej, gdzie naukowo to ma wszystko być jakoś trochę opisane i jednak być cały czas bliżej tego science fiction, to w tym świecie mamy wierzyć w te wszystkie zaawansowane technologicznie zbroje, pancerze, w to, że żołnierz może zlecieć z orbity i nic mu się nie stać. To są fajne koncepty, to są ikoniczne wzory, takie designy kojarzące się idealnie z tą serią gier, coś co bardzo się wpasowało w popkulturę, w świadomość naszą jako fanów, ale właśnie coś co mają wspólnego Spartanie ze zwykłymi Marinesami to jest oczywiście broń. Dalej strzelamy karabinami, dalej mamy ikoniczny pistolet. Pistolet jest super, Magnum oczywiście z broń, z którą można przejść niejedną odsłonę serii, ale ci Marinesi szeregowi biegając obok nas też ją mają. To jest coś, co mnie zawsze dziwiło i zastanawiałem się, jak to załatwić. Oczywiście są mocniejsze bronie w serii. Dostaliśmy karabin maszynowy w czwórce, od zawsze jest rakietnica, snajperka, shotgun, bronie obcych wielkie, miecze, młoty. Tylko one zawsze były ograniczone. Ja mam takie powiedzenie, że bronie w Halo dzielą się na zdejmujące osłony, na precyzyjne i na te do zabijania. Zabijania na raz. I sobie pomyślałem, kurczę, jakby fajnie było móc tak z przydziału, gdyby część Spartan dostała do przydziału, tak domyślnego przydziału, jakąś mocniejszy rodzaj broni, bardzo dobrze to się wpasowują przedstawione przez Free for Free, Reagan oraz karabin maszynowy, taki domyślny przydział takich mocniejszych broni, które będą z nami dłużej. Chciałbym, żeby Spartanie dostali oręż godny siebie, tylko że niestety z Halo jest ten problem, że ma tak to nie jest problem, bo to jest oczywiście bardzo dobrze zaprojektowane gameplayowo, ale ma taki balans zrobiony, że to są za mocne bronie, które potrafią poznamiatać całą mapę. W multi, jak macie którąś z tych broni do zabijania, tak o wiecie, chodzi mi o coś, co zabije wroga mimo pełnego pancerza w bardzo krótkim czasie, no to jest coś, co ma was wzmocnić, ma udynamicznić trochę starcia, ma zamieszać trochę wynikiem i ma nam dać szansę w walce z większymi przeciwnikami, których możemy też tymi innymi rodzajami oręża pokonać. Tylko że właśnie zawsze karabin maszynowy ikoniczny dla Halo wydawał mi się jakiś mały w rękach Spartan, albo bieganie z tym pistoletem mi się wydawało durne. Pamiętam zaczęcie grania w Halo i powiedzenie, że o, tak naprawdę w Halo się gra w ten sposób, to mi się wydawało dziwne. Dzisiaj wiem, skąd
wychodzi taka opinia, że w Halo gra się pistoletem, to jest wszystko jasne, tylko że wciąż koncept wielkiego Spartanina, który rozszarpie tych kosmitów gołymi rękami i biega z malutkim pistoletem, mi się wydaje trochę kuriozalna. I fajnie, uważam, że fajnie by było, gdyby Free for Free poszło w tym kierunku, znaczy teraz to będzie trudne, żeby szli w jakimś odważnym kierunku, bo po zbyt odważnym pójściu w dziwnym kierunku z Halo 5 będą starali się uderzyć najbardziej klasycznie, jak to tylko możliwe. Jakby zaprojektowano jakieś dodatkowe bronie, które będą godne Spartan, które będą ich odpowiednio reprezentować i które będą takimi ikonicznymi rodzajami uzbrojenia, ekwipunku, jak same pancerze Mjolnir, same pancerze Spartan. Mogą to być dotychczasowo zaprojektowane oczywiście oręż, chodzi o to, żeby zmienić jego rolę, żeby on nie był elitarnym uzbrojeniem dostępnym dwa razy na całą grę, tylko żebyśmy na start to dostawali, żeby była szafka z takim rewelacyjnym uzbrojeniem, żebyśmy mogli sobie coś wybrać, albo żeby nasz bohater wziął sobie coś, wiecie, wielkiego, żeby to nie był bug, który bierze shotguna, który jest dostępny dla każdego Marinesa, tylko żeby wziął karabin maszynowy, albo tego Raygana, albo coś na bazie miecza energetycznego obcych, tylko wiecie, przerobionego przez ludzi, bo przecież ludzie mają sztamę z niektórymi obcymi i mogą od nich pożyczyć technologię czy cokolwiek. I oczywiście pada tutaj pytanie o balans, no bo byśmy mieli broń do zabijania przez dłuższy okres gry. Tylko no, moją odpowiedzią to by było, no jak się projektuje gry, w których mamy grać kozakami. Nie wiem, kiedyś były takie gry, Prototype albo Force Unleashed. Tam nasze postacie były kompletnie przegięte, kompletnie nie do ruszenia. I jak sobie z tym poradzono? No dawano nam dodatkowe wyzwania, coraz więcej, nie wiem, przeciwników, coraz trudniejszych i jakoś niwelowano naszą przewagę. Zaprojektowanie przeciwników pod naszą siłę. To jest coś, z czym game designerzy sobie oczywiście radzą i co chciałbym, żeby pewien wysiłek tutaj podjęli. Uważam, że ten koncept zespołu Omega przy okazji niekanonicznych starć w Halo Wars jest tutaj bardzo fajny i bardzo właściwy. I to jest pewien taki problem, który tak naprawdę nie istnieje, ale coś mi się wiecznie odróżniało w tym koncepcie Spartanina. Człowiek w środku jest wyjątkowy, pancerz na nim też jest wyjątkowy, a ta broń to jest jakaś dziwna, ta broń to jest jakaś, no nie pasuje mi tutaj do tego, co się dzieje. Najprostszy sposób, wiecie, grunty w Halo Reach mieli swoje pancerze, żeby więcej trochę wytrzymać, więc można założyć takim właśnie jakiś nowy pancerz, nowe hełmy i wyliczyć odpowiednio, ile to ma wytrzymywać ognia z takiego karabinu, żeby to był porównywalny czas do zabicia jak ze zwykłego karabinu szturmowego. Wiecie, szturmowy ten dotychczas i maszynowy ten prowadzony Halo 4, ten, który wygląda bardziej reprezentatywnie. No bo z tego się lepiej strzela, lepiej to wygląda w rękach takiego wielkiego Spartanina i bardziej designowo mi to, że tak powiem, leży. Dobra, to jest takie dość niespodziewany temat, który chyba nie jest podejmowany jakoś szeroko, ani wąsko chociażby. Ale takie moje spostrzeżenie zainspirowane tymi pięknymi koncept artami z Halo Wars 2, z dodatku z Jeromem, no to rzeczywiście chciałem rzucić tutaj parę słów, no i rzucić może takie wyzwanie, taką nadzieję w stronę projektantów wizualnych czy gameplayowych z Free for Free Industries, zobaczyć czy się tego podejmą i czy jak dobrze im to wyjdzie. Jak nie teraz, w nadchodzącym Halo Infinite, to w kolejnych odsłonach serii. Teraz dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.